Piotr Maciążek, to jest skaner Energetyka 24, a dziś moim gościem jest wiceprezes PGNiG, pan Maciej Woźniak. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o gazie ziemnym, a przede wszystkim o nowym biurze PGNiG, które zostało otwarte w Londynie. W jakim celu? Panie redaktorze, chcemy być obecni na rynkach światowych, jeśli chodzi o handel LNG. To jest właściwie nowa dziedzina handlu w zakresie gazu, ziemnego. Mamy wrażenie, że jest się czego nauczyć, jeśli chodzi o naszą grupę, a z drugiej strony jest trochę pieniędzy do zarobienia. Bardzo wiele statków pływających po morzach i oceanach na świecie, przewożących gaz w ramach kontraktów krótkoterminowych, bardzo często zmienia właściciela tego gazu w czasie, kiedy płyną. I zanim dopłyną do portu docelowego, ten właściciel zmienia się kilkukrotnie. Ktoś na tym realizuje marże, ktoś na tym zarabia. Chcemy być uczestnikiem tego rynku. Oczywiście w części to biuro w Londynie posłuży nam również do tego, kiedy będziemy w Polsce potrzebowali dodatkowej, krótkoterminowej dostawy, która uzupełni nasze portfolio. Ale o tym jeszcze porozmawiamy, a ja chciałem spytać, czy to jest atrakcyjne cenowo? Jaka jest cena tego surowca, który zostanie zakupiony w ramach takiej umowy krótkoterminowej? Nie kupimy dostawy, która nie będzie atrakcyjna cenowo. To jest podstawowy warunek. Szukamy dobrych okazji na rynku, takie się zdarzają. To jest sytuacja dynamiczna, zależy od tego, co się dzieje na rynku azjatyckim. Mówię tutaj o Korei, o Japonii. Mówię o południowej Azji, która coraz bardziej na tym rynku jest, LNG jest obecna. To zależy od tego, jak wygląda produkcja tymczasowa w Australii, w Stanach Zjednoczonych, na Bliskim Wschodzie. W związku z tym te okazje zdarzają się i chodzi o to, żeby je zdążyć złapać. Do tego potrzeba mieć kilku wytrenowanych traderów, którzy są bezpośrednio ten rynek obserwują, są w niego zaangażowani i łapią takie okazje najzwyczajniej w świecie. Czy takie okazje łatwiej łapie się w Londynie niż w Warszawie? Wbrew pozorom tak. Londyn to jest ciągle centrum tradingu LNG. Jedno z kilku na świecie, ale nam najbliższe, jeśli chodzi o strefy czasowe. Mówimy jeszcze o Singapurze, o Houston, ale Londyn jest nam najbliższy, jeśli chodzi o odległości geograficzne, a jednocześnie jest to środowisko traderskie. To naprawdę bardzo wiele też zależy od dobrych relacji pomiędzy poszczególnymi domami traderskimi, które tam są obecne. Jest ich tam naprawdę wiele, kilkadziesiąt największych firm energetycznych na świecie. W związku z tym my zaczynamy od Londynu. Być może kiedyś w przyszłości będziemy to biuro rozszerzać na pozostałe lokalizacje, ale zaczynamy od Londynu. A tak jak mówię, bycie na miejscu powoduje, że o wielu rzeczach dowiadujemy się z odpowiednim wyprzedzeniem, bo często zależy to od po prostu dobrych relacji pomiędzy traderami. A my wiemy jako dziennikarze z odpowiednim wyprzedzeniem, że czeka nas za niedługo Brexit. Czy to w jakiś sposób negatywny nie wpłynie na lokalizację biura, które otwarto w tej chwili w Londynie? Jeśli chodzi o trading LNG, o to centrum do handlu LNG, to Londyn nim pozostaje. To nie jest bankowość, to nie są tak duże biura jak w przypadku banku, więc tu się nie szuka takich tego typu oszczędności. Zresztą, szczerze mówiąc, poszukując lokalizacji w Londynie, okazało się, że Brexit został już w jakiś sposób skonsumowany poprzez obniżkę cen powierzchni takich komercyjnych do wynajmu, więc właściwie to na razie korzyści. To lokalizacji, bo biuro PGNiG-u jest naprawdę w centrum miasta. Staraliśmy się, żeby to było value for money, żeby to była dobra lokalizacja z jednej strony, a z drugiej strony, żeby była oczywiście optymalna ekonomicznie. Pan redaktor chyba miał okazję widzieć nasze biuro, więc nie jesteśmy w dobrym miejscu, aczkolwiek oczywiście to są chyba biura od strony wewnętrznej kamienicy, więc no, dobry układ pomiędzy ceną a lokalizacją. Ja chciałem jeszcze spytać o to, w jaki sposób te spoty pozyskiwane przez PGNiG mogą wpłynąć na bezpieczeństwo państwa. Czy mówimy tutaj tylko o okazjach zakupowych, niewielkich stosunkowo, czy może w przyszłości o jakichś większych wolumenach, które już w skali makro tutaj dawałyby z perspektywy Polski czy nawet regionu jakieś bezpieczeństwo czy szanse biznesowe? No więc tak ten handel ma wyglądać. W sytuacji, w której nic się z dostawami złego nie dzieje, poszukujemy po prostu dobrych marż i dobrego zarobku. I oczywiście rozwijamy kompetencje. W sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia dostaw,
Wykorzystujemy przepustowości pozostałych gazociągów, ale również przepustowość terminalu LNG poprzez dodatkowe dostawy. Takie są plany kryzysowe, które sobie zaprojektowaliśmy wspólnie z Ministerstwem Energii. W związku z tym w sytuacji jakiegokolwiek zagrożenia, tak, takie biuro w Londynie właśnie posłuży do tego, żeby znaleźć najkorzystniejszą, choć w takim momencie najbardziej optymalną również dostawę krótkoterminową, aby uzupełnić dostawy na rynku, no mówię, w sytuacji, w której doszłoby do jakiegoś zakłócenia dostaw. Ja tutaj zapytałem o to, jak można by było sprzedawać LNG pozyskane przez biuro w Londynie, czyli dotknąłem kwestii sprzedażowych, a nie jest tajemnicą, że PGNiG, mimo postępującej liberalizacji na rynku gazowym, wchodzeniu firm prywatnych na polski rynek, ma dobre wyniki sprzedażowe. Tak, panie redaktorze, sprzedaliśmy w 2016 roku o prawie 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu więcej niż w roku 2015. To jest zwyżka. To jest gigantyczna ilość. To jest 6% więcej niż w poprzednim roku i to właśnie w sytuacji liberalizacji rynku, czyli pojawiającej się coraz prężniejszej konkurencji na rynku. To pokazuje, że potrafimy dostosować się do tej sytuacji. Nie jesteśmy tą firmą z dawnych czasów, która... A czy można coś więcej powiedzieć, z czego to wynika? Oczywiście. Zmieniliśmy podejście do klienta. Na poziomie handlu detalicznego ustanowiliśmy nowe kanały dostępu do klientów. Otworzyliśmy biura, specjalne biura dedykowane do klientów w galeriach handlowych, tak żeby być blisko, nie gdzieś daleko na obrzeżach miast czy w pobliżu dawnych gazowni, ale właśnie tam, gdzie klienci spędzają dużo czasu, na przykład w weekendy, gdzie można załatwić większość spraw. I to są galerie handlowe, najczęściej te zlokalizowane wokół dworców kolejowych. Poprawiamy naszą dostępność przez internet. Stworzyliśmy całe dodatkowe biuro dedykowane do klientów tych kluczowych, biznesowych na poziomie małych i średnich przedsiębiorstw i tam to zwiększenie sprzedaży jest największe faktycznie. No, summa summarum, to nasze nowe podejście do klienta, nowe procedury, nowe otwarcie w kierunku klienta detalicznego skutkuje tym, że tak jak w 2015 roku jeszcze traciliśmy netto klientów miesięcznie, tak w 2016 roku zyskiwaliśmy ich netto, czyli więcej zyskiwaliśmy niż traciliśmy. Ja uważnie obserwuję również rynek gazowy w Polsce i zauważyłem, że pojawiają się zupełnie nowe usługi w zakresie tego, co robi w tej chwili PGNiG. Jedną z takich usług jest usługa biletowania. Tak. Czyli mówimy tutaj o magazynach gazowych, które mogą być wynajmowane przez PGNiG spółkom prywatnym, co też jest pochodną liberalizacji rynku gazu. I czy mógłby pan prezes powiedzieć Oczywiście. Coś więcej na ten temat? Oczywiście. Usługa magazynowa, zaoferowanie jej przez nas na rynku wynika ze zmian w prawie energetycznym i ze zmian w ustawie o magazynowaniu zapasów gazu. Postanowiliśmy zaoferować naszym konkurentom również, mniejszym, trochę ze słabszą logistyką, możliwość pozbycia się problemu w postaci tego, że muszą zmagazynować zapasy gazu w relacji do swojego importu i zwyczajnie udostępnić im część naszych mocy, które już mamy zarezerwowane wraz z całą usługą. Oczywiście za odpłatnością, ale to ściąga jednak poważny zakres czynności logistycznych z odpowiedzialności, z głowy tych, którzy importują gaz do Polski. No i to też oczywiście w jakimś sensie już się przekłada na wyniki. Zwiększyliśmy sprzedaż do tych największych klientów w Polsce o 10% w 2016 roku. Tu też widać, że jest duża synergia ze spółkami Skarbu Państwa. Ale nie tylko. Tak, bo oczywiście pojawiały się takie głosy, że łatwiej się negocjuje między spółkami Skarbu Państwa, ale mamy najnowszy kontrakt ze stycznia 2017 roku z grupą ArcelorMittal. Jesteśmy jedynym obecnie dostawcą gazu dla ArcelorMittal i to skąd kontrakt na 3 lata z opcją na kolejne 3 lata na ponad 1,5 miliarda metrów sześciennych gazu, więc to pokazuje, że również z partnerami niekoniecznie z grupy spółek Skarbu Państwa jesteśmy w stanie kooperować na zasadach rynkowych na tyle elastycznych, aby podmiot rynkowy, duży, bardzo wymagający, to jest ciężki przemysł, był z naszej oferty zadowolony i chciał ją podjąć i z nami współpracować, więc nie tylko spółki ze Skarbu Państwa, również inne, ale ten duży przemysł, ci duzi odbiorcy najwidoczniej przez ostatni rok pokazują swoimi, głosując nogami, przychodzą do nas z powrotem i biorą
ten gaz na wiele lat od nas, na te kontrakty kilkuletnie, co pokazuje, że zmieniliśmy politykę podejścia. Dodam jeszcze, że to są również inne produkty, tak jak pan redaktor powiedział, zaoferowaliśmy w zeszłym roku po raz pierwszy w taki ustrukturalizowany sposób dostawy prądu. Nasza oferta, pakiet prąd i gaz, symbolizowana przez taką świnkę, no, która oszczędza... No to jest trend ogólny w tej chwili w energetyce. Zgadza się. Natomiast ja chciałbym jeszcze, ponieważ nasz czas jest ograniczony, spytać o jedną istotną rzecz. Nie wspomniałem zupełnie przypadkowo o kwestiach magazynów gazowych, bo to się wiąże z ideą hubu w Polsce, czyli takiego uczynienia z naszego kraju centrum obrotu i magazynowania gazem na Europę Środkową. Czy PGNiG wpisuje się jakoś szerzej w te działania? Myślę, że tak. Jesteśmy jako grupa kapitałowa, jesteśmy posiadaczem jedynych magazynów w Polsce, których pojemności z pewnością posłużą znacznie szerszym operacjom na rynku niż te, które do tej pory są prowadzone na rynku. Jednocześnie staramy się wyjść poza Polskę z naszymi usługami. Zaczęliśmy sprzedawać w zeszłym roku gaz też po raz pierwszy na Ukrainie. Sprzedaliśmy prawie 500 000 metrów sześciennych gazu na Ukrainę. To jest sporo i to było opłacalne. To jest i opłacalne, to jest bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że taki eksport właściwie wcześniej nie występował. To jest nawet sporo, jeśli chodzi o rynek ukraiński. Ukraińcy płacą? Płacą. Płacą. To jest oczywiście kwestia kontraktowa, ale nie mamy żadnego problemu z płatnościami po stronie ukraińskiej. Niestety musimy zakończyć tą interesującą rozmowę. To był skaner Energetyka 24. Moim gościem dzisiaj był wiceprezes PGNiG pan Maciej Woźniak. Dziękuję bardzo. Rozmawialiśmy o szeroko pojętym gazie. Zaczęliśmy o kwestii londyńskiej, międzynarodowym zaangażowaniu PGNiG, a skończyliśmy na kwestiach handlowych w regionie Europy Środkowej, które wydają się kluczowe dla przyszłości Polski i Gazpromu w pewnym sensie.